bez okularów znalazłem grzyba. Patrzcie, jest grzybek. Zbieranie grzybów na Łotwie. Nigdy nie wiadomo, co cię w podróży spotka. Tym razem to są grzyby amerykańskie, ładne grzybki. Myślałem, że tylko w Polsce są nad morzem. To się okazuje, że na Łotwie również. Trzeba miejsce znaleźć po prostu. Ale jak są, to jest dużo grzybów zawsze. No tutaj pani przyjechała, to w moment cały kosz nazbierała. No to tak przy okazji w drodze na plażę sobie pozbieramy grzybki. Chyba się skończyły. Ale jeden jest, no znajdziemy więcej. Znowu jesteśmy na plaży. Wyszliśmy. Cała plaża dla nas. Chętnych nie ma. Jeszcze jest wcześnie, ale proszę, jakaś plaża. Oczywiście kosze, ławeczki. Drzewa się poprzewracały. Woda fajna. Gdzieś chyba ludzie właśnie śpią na plaży. O, czy widzicie? Szałas jest. To nie jest szałas. To nawet nie szałas, to tak. No, żeby ich komary nie zjadły, bo tu są komary. No, także zobacz, jaka piękna plaża. No pięknie. Ładnie urósł. To jest grzybek, proszę bardzo. Nikt go nie widział. Można? To jest węgorz w galarecie, a to jest jakaś inna ryba. A te po ile kupowaliśmy? Podobnie, nie? 9 chyba, czy jakoś. 9, kurczę. Chcemy takiego tego? Węgorza? Może węgorza byśmy sobie... 9 euro. Choć się nie najemy, jak taki mały będzie, nie? Ale nie, no taka sztuka 9, to co tam nie najesz się? No to jest do posmakowania, aha, nie? No. Dobrze. To co, żerkę, no? No to bierz to. No. Tyle. A masz tak, czy... Ja, pani zapłaci, gotówkę musi. A, gotówkę, dobrze, to już przyniosę. Mhm. Już dobrze. Moment, zaraz przyniosę. Dobra. Tam tak. Aha. Dziękuję. No. Co? A sklep. Ceny 2,50 piwo. 2,10. Woda 0,9 euro. Euro 70 piwko. Euro 20.
W jakich cenach są? 3 euro. 3 euro. Zupy. Zupy 3 euro. Chlebki po 1 euro, takie ciemne. Jaśniejsze euro 20. Chlebek mam, jakby mi to było, żeby kupował. Granatów, tak? Tak, sok z granatów. Ile taki sok z granatu kosztuje? 2,60. 2,60. Euro 70. Dobrze. Pudingi. Euro 30. Jakieś serki czekoladowe. Trzymasz? Czekaj, ale coś do kawy. Aha. Euro 50 przesteczka. 2 euro. Nie wiem, 1,5 euro takie ciasteczko. Drogie, nie? Drogie, no. Ale jeszcze mamy lody i ten. No to dobra. A, można sobie kawkę zamówić w sklepie. Ceny jakieś jeszcze. Rybki 2,20. Jeszcze też nie, ale coś tam kupować, ale... 2,80, noga kurczaka, ogórki 2 euro, pomidory 3,80, no takie ceny. Dobra, płacimy i... Dasz pieniążka? Tak, już daję. Patrzcie, jak wygląda wioska na Estonii tutaj. Domki do wynajęcia pewnie. Tutaj takie normalne gospodarstwa. Oczywiście bania, zobaczcie, no bania musi być, tak? No przecież. Dom budowany z białej cegły. Tak jak to, nie wiem, no Ruscy się w tym chyba specjalizowali, w białej cegle. A tutaj wszystko ładnie wykoszone, wygolone, zadbane. Dom jeszcze ma stary dach taki pod eternitem. Dużo jest jeszcze pod tym eternitem. To jest jakby jeszcze pozostałość po dawnym systemie. Teraz jeszcze nie robię eternitu oczywiście. Nikt nie będzie krył dachu eternitem. A tu zobaczcie, jaki piękny domek w takich grafitowych kolorach z białymi okiennicami, zadbany ładnie. Ktoś się tam kręcił. Flaga estońska na maszcie. Wszystko jest wygolone, zadbane. Tutaj domki po przeciwnej stronie. Pod eternitem takie jeszcze, a tu już zmieniony dach, choć cegła jeszcze dawna. Ta biała cegła, nie wiem czy teraz budują też z białej cegły, czy nie. Tu drewniane domki. No jak widać zamieszkały, bo pranie jeszcze wisi. Przystanek autobusowy w kształcie takiego statku. Bardzo fajny. Boisko sportowe wiejskie. W koszykówkę można pograć, nie można wjechać, tam jest zagrodzone. Spaceruję sobie, bo byłem po rybę przy sklepie spożywczym. Pani sprzedaje rybę wspaniałą taką. Człowiek czasami się obawia coś kupić, bo nie wie, jak to smakuje, ale jak już posmakuje, to się przekona. Zjedliśmy jedną taką rybę, później drugą i to u tej pani była bardzo pyszna, świeżo zrobiona, dlatego bardzo, bardzo, bardzo dobra. Nie wiem, wygląda jak karp trochę, ale smakuje, no nie wiem, no trudno porównać do innych ryb w Polsce. Trochę inaczej są robione, tak jakby pościnane na pół, rozpłaszczane i wędzone.
u nas inaczej, inne sposoby wędzenia są. No i węgorza kupiłem też kawałeczek. Każdy kawałek jest wyceniany indywidualnie. Rybę jedną kupiłem za 10 euro i drugą za 10 euro. 20 euro, no będzie wyśmienite jedzenie. Tu widzicie, jak jest ładnie wygolone, wszystko wystrzyżone, zadbane. Nie ma lipy. Takie małe leżące policjanty we wsi, żeby się nie rozpędzali. Samochody, jak widzicie, takie jak u nas jeżdżą. Choć czasami zdarza się Łada jeszcze z byłego jakby układu. No i widziałem dzisiaj nawet starego Moskwicza zadbanego, bardzo ładnego. Choć wiadomo, to już jest taki zabytek, że szok. No, jeszcze widziałem wiórma, ale chyba dwa razy ziła takiego, który chyba zmywa ulicę, jeździ. A rybę mam tutaj, o proszę bardzo, w siateczce ładnie spakowana. Nie wiem, ile ona waży, dosyć ciężka, może z 1,5 kilo. W każdym razie no, na raz będzie, w sam raz dla dwóch osób. Z ich ciemnym pieczywem, z piwkiem spankuje wyśmienicie. Jesteśmy teraz na takiej fajnej miejscówce. Za chwilę ja wam pokażę. Bardzo blisko morza. Na tej miejscówce jest taka muszla koncertowa, jakieś koncerty się odbywają. Jest też jakiś bar, ale niestety teraz zamknięty. Obok są domki też. W tych domkach nie ma zbyt dużo ludzi, ale pogoda jest prawie 30 stopni, także parking jest pełen, pełen. Miejscowych oczywiście. No tu domki, domki, wszędzie domki. Ale wiadomo, w Estonii ludzi jest mało, no kto ma tu ciągle przebywać, tak? Tu samochody się pochowały trochę w cień, a to już się zaczyna ten parking, nasz camper tam stoi. Zaraz pójdę się chyba też wykąpię w morzu. Jest wieża widokowa też. Będzie można wejść, popatrzeć z góry. A miejscówka nazywa się Kabli Rand. Kabli, tak jak miejscowość cała. Ta wioseczka nazywa się Kabli. Także zostawiamy rybę i idziemy się kąpać w morzu. Mieliśmy trochę cienia, na słoneczko przeszło i oświetla nam całego kampera, ale za chwilę znowu będziemy mieli pewnie cień, także będzie dobrze. No, do zobaczenia w następnym ujęciu. Nie biorę okularów, idę na wieżę teraz, taką, nie wiem, widokową. Zobaczymy, jak to wygląda na wieży. Widok z wieży. Wieża jest co kawałek. Można wejść wszędzie sobie popatrzeć z góry na świat. Zobaczymy, jak tutaj wygląda. Woda jest wspaniała. To jest tak jakby tutaj dla ratownika chyba, czy coś. A ratownik może pewnie tutaj siedzieć. Jakieś prądy tutaj są. Pewnie taka mini latarnia. Tak to z góry wygląda. Bardzo daleko trzeba iść, żeby się zanurzyć troszkę. Co i tak jest prawie że niemożliwe, bo bardzo płytkie jest. Kawał się idzie płytko. Tam jest jakiś bar. Zobaczymy też do baru, co tam mają w tym barze.
tutaj tak to wygląda. Na brzegu to wręcz woda parzy. Dla dzieci wspaniałe miejsce. Przejdźmy w koło. Aha, tu pewnie w koło można przejść. Tak to mniej więcej wygląda. Każda miejscówka jest lepsza od poprzedniej. Także pięknie, pięknie. Można sobie powypoczywać. Tam w tym barze chyba wypożyczają deskę, można wypożyczyć rowerek i coś jeszcze. Zobaczymy.